Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Wiem po wpisach, że prosicie o dłuższe audycje, żeby one miały dużo więcej minut. Będą takie wkrótce, ale dzisiaj dosyć szybka audycja, żebym zdążył, bo jest już piątek na godzinę 20 z emisją. Uruchamiam nowy kanał na YouTubie, na który Was będę zapraszał, jeszcze nie teraz, ale za chwilkę. Szlachetne zdrowie. Tak jak w wierszu Jana Kochanowskiego. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jak osmakujesz, aż się zepsujesz. Dlaczego uruchamiam ten nowy kanał? Na razie tam nic specjalnie nie ma. Bo poddałem się terapii oczyszczającej organizm, ciało fizyczne. Jakiej, to już tam odsyłam na mój kanał. W każdym razie, no tak jak następuje poprzez te dyktowania oczyszczenie duchowe, tak trzeba zadbać też o swój organizm. Pewne żyjemy w świecie jednak materialnym. A w wieku moim, 60 lat, należy zadbać o siebie, żeby jeszcze w dobrym zdrowiu i będąc czynnym do ostatniego dnia życia, co mam nadzieję udowodnię, może jeszcze w dzień śmierci uda mi się nagrać audycję, że co najmniej do tej 90 w dobrym zdrowiu pożyć. To jedna sprawa. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli Wam się podobają audycje. Wiem, że podobają Wam się wtorkowe czytania dyktowań, jak Ola czyta. Będziemy to kontynuować i być może Ola będzie czytać też na żywo. Już w najbliższy wtorek będzie albo Marilyn Monroe, tym razem blondynka, ślicznotka, która bardzo ciekawie podyktowała, że na urodę też trzeba sobie zasłużyć. Ewentualnie o Polańskim, Romanie Polańskim, dyktowała Sikorzyna, ciekawe też dyktowanie. Oczywiście sięgniemy oprócz tomu 4 Gwiazdy Kina, sięgniemy do tomu 5, bo wielu z Was jest zainteresowanych, kim to tak naprawdę ten Mieszko I, która się urodziła jako bardzo ładna kobieta, a jednocześnie twarda jak Margaret Thatcher, tak bym to mógł określić, już wkrótce sięgnie po władzę w Polsce. Niektórzy z Was obstawiali tutaj we wpisach, nawet sobie wynotowałem. Pani Magdalena Ogórek zebrała 11 głosów, a pani Małgorzata Wasserman, prawnik z Krakowa, 5 głosów czy 6. Także tak to wygląda. Zapraszam więc też na wtorkowe czytania dyktowań. A teraz temat dzisiejszej audycji faktycznie. Aha, jeszcze jedno. Jeżeli ktoś chciałby przepisywać dyktowania, proszę się zgłaszać, bo teraz ruszam przepisywanie dyktowań ze względu na wydawanie kolejnych tomów. Jeszcze nie wiem, jakie to ramy czasowe przybierze, bo tutaj, gdzie mieszkam, muszę się niestety wyprowadzić, a na razie jeszcze lokum mieszkania nie znalazłem do wynajęcia. Ale miejmy nadzieję, że te doczesne problemy nie przeszkodzą. Jeżeli się ma problemy, tak na marginesie mogę powiedzieć, nie widzi się żadnego wyjścia, stoi się jakby nad przepaścią, to trzeba zrobić ten krok do przodu. W pozytywnej wierze, że jednak coś się wyklaruje. I z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że jak się robi ten krok do przodu nad przepaścią, to się wchodzi w zupełnie nowe sytuacje, o których nie przypuszczaliśmy, że istnieją, że są, właśnie poprzez ten krok do przodu. Poza temat dzisiejszej audycji, czyli największe oszustwo Watykanu, też w telegraficznym skrócie dzisiaj, dla mnie, czytając ten ogrom dyktowań, proszę spojrzeć, ja się tutaj zasłonię, widać, mam nadzieję, pokażę tą fotografię. Jest to ogrom materiału i z tego, co dotychczas przeczytałem, przepisałem, opracowałem, zwłaszcza z dyktowań Jezusa Boga, które będą w Biblii
które będą stanowić katechizm uczciwego człowieka, Biblię XX wieku, bo to główną było misją Nel Haliny Noel, która została obdarzona tym darem. Aha, jeszcze ktoś pytał też mnie niedawno, czy taki dar można sobie wypracować i tak dalej. Nie, są rzeczy, których nie można się nauczyć wypracować sobie. Są rzeczy na tym świecie, które można tylko otrzymać. Jedną z takich rzeczy jest ten wielki dar dyktowania, umiejętność otrzymywania pisemnych przekazów od zmarłych. Jak wiecie, w świecie ducha nie ma języka, nie ma czasu, nie ma przestrzeni, także ten duch przychodzi do osoby obdarzonej takim darem i z mózgu, z głowy wybiera sobie słowa z zasobu słownictwa, którym dysponuje to medium. A to medium, jak radio, zapisuje to, co słyszy. Tak w skrócie wygląda ten dar, którego nie można sobie wypracować, rozwinąć. Mówi się wiele o channelingach, ale to są sprawy zupełnie inne, inne poboczne. Tym też się kiedyś zajmiemy. Także teraz to największe oszustwo Watykanu. To jest trzymanie nas w kłamstwie poprzez prostytuowanie wiary. Trzymanie nas w kłamstwie, że wszystko, co się dzieje, to się dzieje z woli Boga, że niezbadane są ścieżki Boga, że Bóg to Syn Boży. Ale tym największym kłamstwem jest nieuczenie nas od dziecka i wszystkie religie powinny tego uczyć, że przede wszystkim mamy wolną wolę i to, co się dzieje na tej planecie, jest tylko i wyłącznie konsekwencją naszej wolnej woli. I oczywiście naszych czynów, jakich cokolwiek nie robiliśmy, mając taką czy inną władzę, to są wszystko te konsekwencje. Jeżeli dzisiaj jest coraz gorzej, a będzie jeszcze gorzej niestety w przyszłości, będzie jeszcze więcej ludzi, kalek niepełnosprawnych, dzieci umierających, konających, bo to, co się dzisiaj dzieje na tej planecie, to rzeczywiście już są czasy ostateczne. Nie będę się na ten temat rozwodził. W każdym razie Kościół, każdy powinien przede wszystkim uczyć samostanowienia. To, że każdy z nas ma wolną wolę i czy się komuś podoba, czy nie, czy ktoś wierzy w dobro i zło, czy ktoś wierzy w Boga, czy nie wierzy, a w jakiego Boga wierzy, to też nie ma znaczenia, że tak naprawdę liczy się tylko akcja i reakcja osadzona na reinkarnacji. Przyczyna i skutek. I nic więcej. Tu nie trzeba się nawet wdawać w dobro i zło. To, co robimy, bo na tej planecie mamy możliwość właśnie zmiany, w tej chwili zmieniamy niestety na gorsze, chociaż pod wieloma względami tutaj też trzeba powiedzieć, zmienia się też na lepsze dzięki technologii, ale technologia, jak ja zawsze powtarzam, w złych rękach użyta, daje zbrodnicze narzędzia. Także nie uczy się tych podstawowych, zapomnianych słów Jezusa Boga, co posiejesz, to zbierzesz. Bo to jest wszystko bardzo proste. Raz się zaakceptuje prawo przyczyny i skutku, prawo akcji i reakcji, wszystko będzie, stanie się jasne, skąd, dlaczego urodziło mi się kalekie dziecko i muszę cierpieć, dlaczego tak, dlaczego inaczej, a teraz co? Wini się Boga, nic się nie wyjaśnia, ludzie odwracają się od religii, zupełnie słusznie, bo religię po prostu, przepraszam za słowo, pieprzą bzdury. Wielokrotnie powtarzają frazesy, na które nie mają żadnych dowodów. Także poza dobrem i złem możecie spojrzeć na swoje życie, mając na uwadze jedno, akcja i reakcja, przyczyna i skutek, co posiejesz, to zbierzesz. I wtedy jak na dłoni widać, kim jestem, co robię. Najgorzej mają ci, którzy zdecydowali się już jakoś poprawić swój los, odpracować i są kalecy, czy mają bardzo ciężkie życie, takie czy inne, już są na dobrej drodze. Natomiast najgorzej mają dzisiaj ci, którzy w nic nie wierzą,
a nawet kpią sobie z Boga i ze wszystkich wartości. Liczy się dla nich tylko pieniądz, i za ten pieniądz zdolni są zabijać innych ludzi pośrednio lub bezpośrednio, bo korporacje to też są ludzie. Korporacje to jest twór sztuczny, wystarczy tylko tych ludzi, no, albo ich zmienić, albo żeby ich nie było, i wtedy nie istnieje żadna korporacja. To tylko jest każda korporacja. I to, o czym się dużo mówi w różnych alternatywnych telewizjach, czym się nas tutaj gnębi w tej cywilizacji, to też są tylko ludzie, którzy pozbyli się wszelkich wartości i dla zysku są zdolni uśmiercać nawet miliony. Tak zawsze było, jest i jeszcze, no, pewnie długo będzie. Także to jest to najważniejsze przesłanie. Każdy z was powinien spojrzeć na siebie z perspektywy akcji i reakcji, przyczyny i skutku. Co posiejesz, to zbierzesz, a wtedy wszystko staje się jasne. Zapraszam do subskrybowania oczywiście mojego kanału. Jeżeli wam się podoba, polecajcie innym. Zachęcam do nabywania książek, bo dzięki nim mogę dalej nagrywać audycje i wydawać kolejne tomy. Chociaż liczę się z tym, że być może będę musiał przestać wydawać i zaprzestać audycji i po prostu pojechać do pracy do Wielkiej Brytanii, tam gdzie pracowałem na rok, żeby to nabrało jakiegoś sensu. Chyba że nagle wiara czyni cuda, pojawi się jakieś inne elementy w międzyczasie szybkim wyskoczą. Zapraszam do subskrybowania, bo to należy powtarzać. I zapraszam na już wtorkowe czytanie dyktowań, gdzie Ola będzie czytać kolejne dyktowanie. Jeżeli ktoś chciałby przepisywać, teraz ruszam z przepisywaniem. Mam nadzieję, że to, że muszę się szybko wyprowadzić, nie przeszkodzi takie przyziemne, doczesne sprawy w tym, co robię. Chciałbym ruszyć mocniej to przepisywanie. Odezwę się oczywiście w weekend, mam nadzieję, jeszcze ten do osób, które już przepisywały, ale zapraszam kolejne. Jeżeli ktoś ma pomysł na okładkę, to też zapraszam. Tom szósty, jak już wspominałem, będzie to Miłość, Związki Miłosne. Będzie tam Ela, narzeczona Karola Wojtyły, która zmarła przy porodzie, i o Karolu Wojtyle, naszym papieżu, będzie też sporo. Także takie elementy też, no, jakby, no, sensacyjne w tym wypadku. Pytało mnie też kilka osób, czy dwie, czy jedna, dwie chyba, także nie kilka, dwie osoby, czy było dyktowanie księżnej Diany Spencer i Dodi Alfayeta. Właściwie o księżną pytano. Tak, jest, podyktowali razem, bo kochali się wiele razy, burzliwe życia mieli i tak to życie też musiało się ich zakończyć tragicznie, tą niespełnioną tylko częściowo w małym procencie miłością, ale oni się naprawdę kochali, gdyby to kogoś interesowało. Także może to dyktowanie też znajdzie się w tym najnowszym tomie, jeżeli uda mi się go wydać do czerwca, mam nadzieję. Zobaczymy, jak te sprawy się potoczą. Także moja strona internetowa www.newrealitybooks.com jest już, ma chyba z 15 lat, czy 10, no przesadzam, lubię czasem troszeczkę przesadzić, no ale ma te 8-7 lat i przydałby się ktoś, kto mógłby budować i nadzorować taką stroną internetową. Taka osoba mógłby, no, później nadzorując to, jakoś tam czerpać te drobne zyski, jakie by były tam z reklam, z wejść i tak dalej. Nie wiem, jak to się robi. W każdym razie chciałbym tą stronę już swoją połączyć, tak jak tutaj ktoś słusznie zasugerował, z księgarnią internetową. Tam by były rzeczy do poczytania, do przejrzenia, żeby
odwiedzający tą stronę mógł się poczuć jak w księgarni New Reality Books, a jednocześnie z boku by gdzieś stał monitor i mógłby sobie oglądać audycję New Reality TV. Miało być króciutko, a troszeczkę się przedłużyło. Mam nadzieję, że zdążę zmontować przed 20. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia we wtorek. Do miłego.